Adrian, rewanżujecie się Śląskowi za październikową porażkę w lidze. Zwycięstwo może nie tak okazałe, ale chyba ważniejsze, bo dające przepustkę do ćwierćfinału Pucharu Polski. To znaczy tak, no ten mecz, który przegraliśmy 5-0, gdzieś tam siedział każdemu w głowie i no tak naprawdę chcieliśmy pokazać, że my nie jesteśmy gorsi i tak naprawdę Puchar, wiadomo, traktujemy bardzo poważnie. No i cieszymy się, że to już drugi mecz z kolei, który wygrywamy. Dzisiaj byliście konsekwentni do bólu, ale bolało wrocławian, bo ta ich gra przypominała takie uderzenia głową w mur, podchodzili pod szesnastkę i koniec. To znaczy ja myślę, że przez ostatnie trzy mecze, odkąd nowe ustawienie jakby używamy, to no, bardzo konsekwentnie gramy i zorganizowanie w obronie i drużyny mają problem z tym, żeby tą obronę przełamać. Faktycznie straciliśmy dwie bramki w Szczecinie, aczkolwiek no, to też były takie bardziej z kontry, a nie gdzie zespół faktycznie sobie wypracował tę sytuację atakiem pozycyjnym. Ale tak jak mówię, cieszymy się z tego, walczymy dalej i jest na czym budować. Jesteście w kolejnej rundzie, wiemy, że jest już też m.in. Puszcza Niepołomice. Chcielibyście trafić na zespół niżej notowany, wyżej, czy jest to dla Was bez różnicy? To znaczy myślę, że dla nas to jest bez różnicy, bo prędzej czy później, jeśli chcemy wygrać puchar, trafimy na dobre drużyny i no tak naprawdę kogokolwiek nie dostaniemy, 100% z siebie damy i no, będziemy mieli nadzieję, że awansujemy do kolejnej rundy.